Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Jak widzicie, mam tutaj przed sobą kubeczek z herbatką, a w sumie to zapraszam Was na kolejny odcinek serii Kawa z Koko. Już dawno nie było takiego filmu na moim kanale, takiego filmu pogadankowego i może czas najwyższy to zmienić, więc dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście więcej tego typu filmów. A o czym dziś będziemy rozmawiać? Dziś będziemy rozmawiać na tematy kosmetyczne, a w sumie to opowiem Wam o tym, jakie do tej pory zabiegi kosmetyczne i z medycyny estetycznej wykonałam. Jak to wygląda u mnie, co ja na ten temat myślę. Postaram się odpowiedzieć na większość Waszych pytań, więc żeby nie przedłużać, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Kilka dni temu na moim Instagramie wrzuciłam zdjęcie z opisem dotyczącym wyników ostatnich badań na temat zabiegów z medycyny estetycznej. Zapytałam się Was tam, co na ten temat myślicie, co w ogóle sądzicie na temat zabiegów z medycyny estetycznej. Badania znalazłam w magazynie Forbes Woman i muszę Wam powiedzieć, że były one naprawdę bardzo ciekawe. Ja co prawda wrzuciłam w opisie tylko tam wycinek tych badań i okazuje się, że naprawdę ogromna ilość kobiet w Polsce korzysta z zabiegów z medycyny estetycznej, a ten temat mimo wszystko, mam wrażenie, jest cały czas tematem kontrowersyjnym. Bo jeśli ktoś raz przyznał się do wykonania jakichś zabiegów, to bardzo często przypina mu się taką łatkę, że o, jest zrobiona, że cały czas je robi, cały czas je wykonuje, za dużo, za mało. Ciągle gdzieś tam pojawiają się jakieś wątpliwości. Ja od czasu, kiedy nagrywam filmy tutaj na moim kanale, też dostaję pytania związane z medycyną estetyczną, z różnymi zabiegami. Zresztą bardzo często, w związku z tym, że jest to kanał beauty, opowiadam Wam o różnych zabiegach, pokazuję Wam te, którym się poddaję, jakie są moje wrażenia, jak to wygląda, jak zmienia się skóra. I nie ukrywam, że prowadzę też przecież serię Medycyna Estetyczna Bez Tajemnic, gdzie razem z panią doktor obalamy różne mity i opowiadamy o tym, jak wyglądają zabiegi z medycyny estetycznej. Ale no właśnie, jakiś czas temu też przyznałam się Wam do tego, że powiększyłam sobie usta. Jest na ten temat film na moim kanale. I też jakiś czas temu opowiadałam Wam o tym, że wykonuję botoks. I od tamtej pory mam wrażenie, że tak naprawdę wszystko się zmieniło w podejściu do mojego wyglądu, jeśli chodzi o moich odbiorców. I bardzo często dostaję różnego rodzaju pytania, pojawiają się również też komentarze hejtujące. Gdzieś tam na forach internetowych wypisuje się różne bzdury na mój temat, ale to nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Natomiast pojawiają się też bardzo często pytania, które wynikają z Waszej niewiedzy, a widząc mnie w kamerze, pytacie na przykład, jak wygląda zabieg z wypełnienia policzków i czym sobie te policzki podciągnęłam, że skóra jest taka naciągnięta. Albo na przykład pytacie mnie o makijaż permanentny brwi, albo pytacie mnie o podnoszenie powiek. Co zrobiłam, że podniosły mi się powieki. Jest naprawdę tych pytań bardzo, bardzo dużo. I też w związku z tym, że właśnie ostatnio przeczytałam te ciekawe badania i te pytania, które się od Was pojawiają, pojawił się też jeden komentarz kilka dni temu od jednej z moich stałych widzek, która napisała mi, że coś w tym stylu, że ma wrażenie, że na przestrzeni lat, iluś tam lat do tyłu, odkąd zaczęłam nagrywać filmy, moja twarz pod wpływem wypełniaczy bardzo się zmieniła i ona nie do końca jest pewna, czy jej się to podoba. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj właśnie na ten temat z Wami porozmawiam, bo to jest ciekawy temat i chyba warto by było też obalić trochę mitów i tego, jak Wy postrzegacie mnie tutaj w kamerze i jak to tak naprawdę wygląda. O, no i słuchajcie, zacznę może od takiego pierwszego tematu, który też bardzo często gdzieś pod moimi filmami się przewija. Może odłożę sobie teraz kubeczek, żeby Wam zademonstrować co i jak. Kiedy powiedziałam o tym, że wykonuję botoks, to oczywiście te komentarze wynikają z niewiedzy tych osób. Zaczęły się pojawiać takie insynuacje, że dołeczki, które robią mi się tutaj, kiedy się uśmiechnę w
tym miejscu są wynikiem źle wykonanych zabiegów z botoksu, że przez lata, kiedy wykonywałam botoks, tak się zaczyna dziać, albo też lekarz, który nie potrafi wykonywać tego zabiegu. No i słuchajcie, te dołeczki, które zaraz Wam tutaj zademonstruję bliżej. O, widzicie to? Te dołeczki, które mi się tutaj pojawiają, to są dołeczki, które mam od dziecka. Tak, to nie jest absolutnie efekt żadnego botoksu, źle wykonanego zabiegu, czy czegoś, co się z moją twarzą dziwnego stało, ale mam takie dołeczki od dziecka. To jest efekt układania się mięśni twarzy podczas mimiki, podczas uśmiechu. I tak jak u niektórych dołeczki robią się na przykład tutaj, kiedy się uśmiechają, niektórzy mają też dołeczki tutaj, tutaj taki dołeczek, no... Różnie to bywa, to ja od dziecka mam takie dołeczki tutaj. Po jednej stronie ten dołeczek mocniej widać niż po drugiej stronie. I słuchajcie, kiedy byłam dzieckiem, zawsze wydawało mi się, że to jest mój ogromny atut, bo jest mało ludzi takich, którzy mają jednak dołeczki tutaj w tych miejscach, a więcej, którym się robią o tutaj. I zawsze mi się też wydawało, że właśnie to jest coś, co tak trochę wyróżnia mnie na tle innych ludzi i zawsze mi się te dołeczki podobały. Nigdy nie uważałam, że to jest jakiś mój kompleks i że to jest coś, co absolutnie powinnam chować, powinnam zlikwidować. Ale jednak okazuje się, że w dorosłym życiu pojawiają się osoby, które mają z tym problem i im się wydaje, że to jest efekt jakichś zabiegów. Ale tak jak mówię, to wynika z niewiedzy i tak sobie pomyślałam, że spróbuję Wam udowodnić to, że już jako dziecko, raczej wtedy nie wykonywałam botoksu, bo to było ponad 30 lat temu, już takie dołeczki miałam i przeszukałam sobie stare zdjęcia. No i teraz zobaczcie, czy udało mi się znaleźć na zdjęciach właśnie te dołeczki gdzieś tam na tej mojej twarzy, czy też nie. Sami zobaczcie ten fragment. To jest jedno z moich ulubionych zdjęć z dzieciństwa. Ja z moją siostrą, rozwydrzoną, uśmiechniętą na huśtawce. Wybaczcie mi, zdjęcia mają ponad 30 lat. Jak widzicie, są czarno-białe i dosyć mocno prześwietlone, ale mam nadzieję, że uda mi się to złapać w kamerze, żebyście zobaczyli, że tutaj pojawiają mi się takie oto dołeczki. Słuchajcie, no może jakoś to mocno uda się wyostrzyć. Zobaczcie, tu mam jeden i tu mam drugi. Przejrzałam cały mój album z dzieciństwa i powiem Wam, że bardzo ciężko jest uchwycić kamerą na tych prześwietlonych zdjęciach ten efekt, ale pokażę Wam jeszcze jedno. Wybaczcie, ale muszę wrzucić tutaj cenzurę, ponieważ jestem w kąpieli i widać moje nagie ciałko. Ale może tutaj też zauważycie, że po takim dosyć szerokim uśmiechu robi mi się tutaj taki dołeczek. O, po jednej i po drugiej stronie. No, to mam nadzieję, że teraz chociaż przy okazji tych dwóch zdjęć mogłam troszeczkę rozwiać Wasze wątpliwości. No więc moi drodzy, żeby tak obalić tę teorię, że to jest właśnie związane z botoksem, mam nadzieję, że chociaż odrobinkę udało mi się uchwycić, albo Wy przynajmniej zobaczyliście na tych starych zdjęciach, jak to wygląda. Te dołeczki to nie jest efekt botoksu, to jest coś, co mam od dziecka. Zawsze mi się podobało, nie mam zamiaru z tym nic robić. Chociaż, słuchajcie, kiedyś podczas wizyty mojej pani doktor, z ciekawości zapytałam, czy można coś z tym zrobić? Czy można tutaj podać jakiś wypełniacz albo coś, co spowoduje, że tych dołeczków nie będzie widać? I pani doktor powiedziała, że absolutnie nie, ponieważ no właśnie, mięśnie układają się w taki sposób, tak pracują, że tutaj te dołeczki się robią i nie ma takiej możliwości, żeby tutaj jakoś sprawić, żeby ten mięsień układał się inaczej, albo żeby tu było coś wypełnione i tak dalej. No to jest po prostu kompletna bzdura. I taka jest też prawda, że z wiekiem te dołeczki zaczęło być widać mocniej. Oczywiście to jest
uwarunkowane tym, że jako dziecko tam do tego do 18 roku życia dorastamy i trochę zmienia nam się ciało, zmienia nam się troszkę twarz, to wszystko nam się kształtuje i te dołeczki zaczęło być mocniej widać. I rzeczywiście teraz, kiedy już mam te 36 lat, troszkę ten efekt grawitacji też pracuje już na mojej skórze i te dołeczki się mocniej uwypuklają, kiedy mówię, czy na przykład kiedy się mocno uśmiecham. O! Dobra, zamknijmy ten pierwszy temat, przejdźmy do drugiego tematu. Skoro jesteśmy tutaj przy tych policzkach i też o to często pytacie, to słuchajcie, ja nie wypełniałam jeszcze swoich policzków. Jeszcze. Tak, nie robiłam takiego zabiegu, nie poddawałam się wolumetrii, nie stosowałam absolutnie żadnych wypełniaczy w okolicy moich tutaj policzków. I wy pewnie w niektórych filmach ten efekt widzicie, bo na to wpływa wiele czynników. Wpływa na to wysokość kamery, którą sobie ustawiam i w jaki sposób tutaj do was mówię i patrzę. Wpływa też na to efekt konturowania gdzieś tutaj na twarzy i tego, czy mocniej podciągnę sobie te policzki bronzerem i różem, czy też nie i bardziej je wtedy widać. Ale też jest jeden główny czynnik, który wpływa na to, że w ostatnim czasie te policzki tutaj bardziej mi widać. I to też jest czynnik, który wpłynął na odpowiedź na wasze kolejne pytanie. Co zrobiłam, że twarz mi się tak wyszczupliła tutaj w tym miejscu, że ona się tak, powiedzmy, uniosła, chociaż ja tego nie widzę, że ona się wyszczupliła. Otóż, ja już o tym pisałam na moim blogu. I muszę wam powiedzieć, że w ostatnim czasie miałam bardzo mocny, stresujący okres. Zresztą nadal mam ten stresujący okres, nie tak jak końcówka zeszłego roku, ale to też spowodowało, że ja bardzo dużo schudłam. No i teraz nawiążę do tych moich starych filmów gdzieś na YouTubie, gdzie moja twarz wygląda inaczej. Dlaczego moja twarz wygląda inaczej wtedy, a dlaczego moja twarz wygląda dzisiaj inaczej? Pierwsza sprawa to są lata. Tak, bo jak się starzejemy, to starzeje nam się twarz i ona też nam się zmienia. Druga sprawa to jest taka, że jak ja zaczynałam nagrywać filmy na moim kanale, to robiłam to telefonem słabej jakości, który miał zupełnie inny obiektyw. Dzisiaj nagrywam kamerą profesjonalną i to też jest inne światło, jest inny obiektyw i to też wpływa na to, jak człowieka widać w jednym obiektywie, w drugim obiektywie, jaki wy macie obraz po drugiej stronie. A trzecia ważna sprawa i jedna tak naprawdę z najważniejszych, jeśli o to chodzi, dlaczego moja twarz się zmieniła, to to, że ja zaczynając nagrywać tutaj filmy na moim kanale YouTube, ważyłam ponad 10 kilo więcej. To był taki okres, kiedy ja wyszłam ze szpitala i kto wtedy oglądał te filmy, śledził mnie gdzieś tam na Instagramie, to pamięta. Dostałam leki hormonalne, które spowodowały, że ja bardzo dużo przytyłam po wyjściu ze szpitala. I wszyscy mi to mówili wkoło, znajomi, rodzina, było widać, że moja buzia zrobiła się bardziej okrągła. Ja miałam wtedy większe tutaj, wiadomo, ręce, nogi. No, byłam po prostu te ponad 10 kg większa. Ja zawsze przez całe swoje życie byłam osobą szczupłą. Nigdy nie byłam gruba, nigdy nie miałam problemów z nadwagą, zawsze byłam szczupłą osobą i jeszcze pamiętam czasy, kiedy byłam dzieckiem, patrząc na to, jak zazwyczaj to u ludzi wygląda, zima jest takim okresem, kiedy nabieramy kilogramów, a latem chudniemy. U mnie zawsze było to odwrotnie. Ja to właśnie zimą chudłam bardziej, a przybierałam kilogramy latem. I tutaj opowiem wam taką moją historię z życia, kiedy jeszcze właśnie jako małe dziecko, moja mama przywoziła mnie na wakacje do mojej babci, do tej pory to wspominamy, po to tylko, żeby mnie troszeczkę utuczyć. I zawsze jak stawałam w drzwiach u mojej babci, to babcia mówiła: dziecko, ty jesteś taka mała, taka szczupła, taka chudzinka i masz tak przezroczystą skórę, że wszystkie żyłki na niej widać. I zawsze po tych wakacjach od babci
Jak wracałam, to było tych kilka kilogramów więcej, bo dla mnie, osoby, która dużo się stresuje, która ma dużo ruchu, pracy, właśnie ten okres taki zimowy, przedwakacyjny, to jest taki okres, kiedy ja przyznaję się bez bicia, ja mniej jem, więcej się ruszam, to też o to często pytacie, więcej się ruszam, mam więcej tego stresu, mniej śpię, no wiadomo, mniej odpoczywam i to też powoduje, że te kilogramy gdzieś tam ze mnie same lecą. I tak też było w ostatnim czasie, tak jak mówię, pod koniec zeszłego roku, kiedy miałam bardzo stresujący okres zarówno w rodzinie, tutaj też trochę na YouTubie, dużo pracy, odbiór nowego mieszkania, teraz praca nad tym nowym mieszkaniem, łączenie tego wszystkiego, to powoduje, że ja po prostu schudłam. I ja w porównaniu do tego, jak wyglądałam kiedyś i miałam te ponad 10 kg więcej, teraz mam ich dużo mniej. Zapewne zapytacie, ile ważę w tej chwili. Otóż w tej chwili ważę 53 kg. Dla mnie to jest za mało. I ja się przyznaję, że ja nie czuję się dobrze w takiej wadze, czuję się lepiej, kiedy mam tak 56-57 kg przy moim wzroście. Dlatego też czekam, aż ten taki intensywny okres w moim życiu się skończy, przyjdzie ten spokojniejszy i ja znowu zacznę nabierać tych kilka kilogramów. I tak jak mówię, ta waga, te 56-57 kg, to jest taka moja waga, w której ja się bardzo dobrze czuję. A w tej chwili ważę 53 kg i dla mnie to jest zdecydowanie za mało. Ale u mnie, jeśli o mnie chodzi i gdzie widać to, że ja chudnę, to jest zazwyczaj twarz, to są właśnie ramiona, brzuch, tutaj góra. Nie chudnę z dołu. Mam budowę gruszki i po prostu z dołu rzadko lecę, a tutaj na górze to, co wy widzicie w kamerze, to jest właśnie efekt zazwyczaj takiego chudnięcia. Także no widzicie, jak to teraz wygląda. Dlaczego wyglądałam kiedyś inaczej, teraz wyglądam tak, jak wyglądam? Przyznaję wam się bez bicia, co spowodowało, że tak wyglądam. I tak jak mówię, to nie jest absolutnie efekt żadnych liftingów na twarzy, podciągań, nici, wypełniaczy i czegokolwiek innego. Nie, jeszcze nie stosowałam takich zabiegów, nie czuję takiej potrzeby, żeby z nich korzystać. Nie widzę, żebym miała jeszcze zbyt mocno tutaj zarysowane chomiki, żeby sobie już tutaj to wszystko podciągać. Uważam, że jeszcze jest dla mnie za wcześnie, ale nie ukrywam, że być może za kilka lat, kiedy na przykład dojdę do 50, będę korzystała z takich zabiegów. Być może was, jeśli będę jeszcze wtedy nagrywać, opowiem wam o tym. W tej chwili jest tak, że tych zabiegów nie wykonuję, nie wykonywałam. No dobrze, ale tak rozgadałam się o tym, o tych wypełniaczach, o tych tutaj właśnie tych moich dołeczkach, ale teraz przejdziemy do kolejnych zabiegów, którym się poddałam i o które też bardzo często pytacie, a mianowicie botox. O, i tutaj też zatrzymajmy się na chwilę, bo też pojawiają się takie pytania, że na przykład co zrobiłam, że podciągnęły mi się brwi, albo zniwelowały mi się opadające powieki, albo że jestem tak wygładzona, albo to, albo tamto. Słuchajcie, jeśli o mnie chodzi, to ja botox, już wam o tym mówiłam, wykonuję tu, w okolicy moich brwi. Z tego względu, że mam mocną mimikę twarzy i kiedyś, jak zaczynałam nagrywać tutaj na moim kanale, nie było takiego filmu, pod którym by się nie pojawiały wasze obiekcje do tego, że wam się ciężko film ogląda, że gdzieś ta jedna brew ucieka mi do góry, że nie możecie się skupić, że problemy i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy pamiętam, że zaczęłam się nad tą kwestią bardzo mocno zastanawiać, natomiast dzisiaj nie będę się rozwodzić na temat moich brwi, bo to jest w ogóle bardzo kontrowersyjny temat na moim kanale i zrobię oddzielny film i opowiem wam, o co chodzi z tymi brwiami. Natomiast ja ruszam czołem, proszę bardzo, nie mam botoksu w okolicy moich oczu, żeby wam to udowodnić, proszę bardzo. Tu też się ruszam, tu też robią się zmarszczki. Wy tego nie widzicie w moich filmach, ponieważ ja siedzę od kamery spory tutaj kawałek. I nie korzystam absolutnie z żadnych filtrów, które sobie nakładam na twarz, żeby ją sobie wygładzać, tylko taką jakość daje moja kamera.
I z botoksu korzystam raz na jakiś czas, w momencie kiedy widzę, że już bardzo mocno mi odpuścił i znowu pojawia się ten efekt, że zaczynam podciągać brew do góry. Ale dobra, to tyle jeśli chodzi o botoks. Nigdy nie robiłam sobie botoksem ust i tego się absolutnie nie robi. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat botoksu, to tutaj Wam się wyświetli na górze film z moją panią doktor, gdzie na ten temat rozmawiałyśmy. Więc też, żeby obalić te wszystkie mity na temat botoksu i tak dalej, owszem, wykonuję ten zabieg dosłownie odrobinę tutaj w okolicy moich brwi i jestem z niego bardzo, ale to bardzo zadowolona. Nie stosuję botoksu jako coś, co miałoby zapobiegać powstawaniu zmarszczek, intensywnie mnie wygładzać, czy też mogłabym sobie odstawić pielęgnację taką domową w salonach kosmetycznych tylko i wyłącznie dla botoksu. Nie, bo słuchajcie, ja uważam, że to jest kompletna bzdura. Botoks ma być po to, żeby zniwelować jakiś niewielki defekt w naszej twarzy, czy też w innych miejscach naszego ciała, po to, żebyśmy my się czuli komfortowo i też robienie botoksu dla robienia botoksu, to też jest jakiś moim zdaniem absurd, bo najważniejsza jest pielęgnacja, a botoks powinien być tylko i wyłącznie uzupełnieniem naszej codziennej pielęgnacji, jak również uzupełnieniem zabiegów kosmetycznych. No i teraz, pytacie mnie o HIFU. Jak wiecie, wykonywałam sobie HIFU na mój podbródek. I teraz mogę Wam powiedzieć z perspektywy czasu, zrobiłam 2 albo 3 takie zabiegi, co na ten temat sądzę, bo też często dostaję na ten temat pytania. I powiem Wam tak, osobiście uważam, że ten zabieg nie jest wart zachodu, a w sumie to nie jest wart tak dużych pieniędzy, które się za niego płaci. Ja zauważyłam efekty działania HIFU na mój podbródek tak naprawdę tylko w pierwszych miesiącach po zabiegu. Jest to zabieg bolesny, jest to zabieg, który kosztuje dużo pieniędzy. A czy jest wart tego wszystkiego? Moim zdaniem nie. Jeśli chodzi o podbródek, on mi się oczywiście tutaj robi i to jest spowodowane też tym, że ja spędzam wiele godzin przed komputerem i to jest, słuchajcie, pozycja, którą my sobie, pozycja, w której my siedzimy, wyciągamy głowę czy też szyję, gdzie tu pracują nam te mięśnie i też ten podbródek szybciej, ten drugi podbródek nam się szybciej tworzy i nad tym można pracować, wykonując różnego rodzaju ćwiczenia, żeby tutaj poprawiać jędrność tych mięśni i też niwelować ten podbródek lub też korzystać z bardzo fajnych masaży limfatycznych i nie tylko, żeby tutaj działać. Moim zdaniem HIFU sprawdzi się bardzo fajnie, jeśli chodzi o inne części naszego ciała, natomiast na podbródek no niekoniecznie. Co do nici, to tak jak już wspomniałam, też o to często pytacie, nie robiłam, nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, nie wiem, jeśli kiedyś nici zrobię, to tak. Mezoterapia igłowa to jest coś, czemu się regularnie poddaję w okresie zimowym i też bardzo Wam polecam, ponieważ ona fantastycznie wpływa na jakość naszej skóry. Jeśli do tego dołożymy dobrze dobraną pielęgnację plus zabiegi jeszcze dodatkowo gdzieś, zabiegi kosmetyczne w salonach, to można uzyskać bardzo fajny efekt tego, jak nasza skóra będzie wyglądała, czy będzie jędrna, czy będzie taka nawilżona, miła w dotyku. Mezoterapia igłowa, zwłaszcza po 35 roku życia, moim zdaniem to jest coś, nad czym powinniście pomyśleć, jeśli rzeczywiście chcecie dbać dobrze o Waszą skórę i zależy Wam na tym, żeby ten efekt takiej ładnej skóry, promiennej, zdrowej, dobrze nawilżonej, jędrnej utrzymał się jak najdłużej, jeśli chodzi o oczywiście o późniejsze lata i już ten efekt skóry dojrzałej. Następny zabieg, o który też bardzo często pytacie, to jest radiofrekwencja mikroigłowa. Ja tego zabiegu nie robiłam w żadnym salonie kosmetycznym, to tutaj też muszę podkreślić. Natomiast na moim kanale pojawi się film, który będzie dotyczył takiego zabiegu z wykorzystaniem urządzeń domowych. I tam troszkę więcej Wam opowiem, jak to jest, czy warto, czy nie warto, jak to się sprawdza, po jakie urządzenia sięgać i tak dalej. Masaże. Czy masaże twarzy to jest fajna sprawa? Oczywiście, że tak. Też mnie o to często pytacie. Ja sama w domu staram się
w trakcie wieczornej pielęgnacji wykonywać sobie takie automasaże na mojej skórze. W ogóle nawet na YouTubie znajdziecie ogromną ilość filmów na ten temat, jak sobie takie masaże wykonywać i robić, ale jeśli macie możliwość korzystania z masaży limfatycznych, masaży takich ujędrniających gdzieś w salonach kosmetycznych, absolutnie tak. Poza tym dzięki takim masażom regularnie wykonywanym przez naprawdę dobrego specjalistę też jesteście w stanie uzyskać efekt ujędrnionej skóry, podciągniętej skóry i wcale nie musicie korzystać, nie wiem, z botoksu, z wypełniaczy czy z nici. Możecie to zrobić przy pomocy właśnie bardzo fajnych zabiegów, więc ja też jestem na tak. Co prawda nie do końca jestem za czymś takim jak yoga twarzy, zdecydowanie bardziej za czymś takim jak facelifting, ale może też na ten temat zrobię oddzielny film na moim kanale. A jeśli chcecie dowiedzieć się, co to jest takiego facelifting, to też zostawię Wam namiary na specjalistkę w tej dziedzinie, którą mogę Wam polecić i tam wszystkiego się dowiecie, co i jak działać samemu, jak to fajnie wpływa i tak dalej. Dobra, czy jeszcze jest jakiś temat, który chciałabym dzisiaj z Wami poruszyć? Omówiłam Wam kwestię moich policzków, tego jak zmieniła się moja skóra, tego, że pojawiają mi się tutaj takie dołeczki. Wspomniałam Wam o botoksie, o tym, że wykonuję mezoterapię igłową. Pytacie mnie też o lasery. Otóż ja nie wykonywałam żadnych laserów bardziej inwazyjnych na moją skórę, ponieważ nie mam takiej potrzeby, nie mam przebarwień i też ciężkich przebarwień, z którymi musiałabym walczyć. Bardzo dbam o to, żeby stosować filtr UV przez cały rok i dzięki temu nie muszę walczyć z przebarwieniami w salonach kosmetycznych, w jakichś salonach medycyny estetycznej u lekarzy. Także widzicie, jeśli o mnie chodzi, to tych zabiegów z medycyny estetycznej tak naprawdę jest niewiele. Odrobina tego botoksu tutaj. 2 lata temu powiększyłam usta i to było 2 lata temu. Od tamtej pory nie robiłam tego zabiegu. Na razie nie czuję takiej potrzeby, żeby też te usta sobie w tej chwili powiększać. Efekt bardzo fajnie się utrzymuje. Nie robiłam policzków, nie robiłam żadnego podciągania policzków, nie robię botoksu w okolicy moich oczu. Nie robiłam wypełniania żadnych bruzd tutaj wargowo-nosowych i nie robiłam też zabiegu z mezoterapii igłowej w okolicy moich oczu. Nie. Natomiast testuję i lubię testować zabiegi w salonach kosmetycznych, zabiegi, które polegają na oczyszczaniu skóry, na złuszczaniu skóry, na utrzymaniu jej w dobrej kondycji, rozjaśnionej, nawilżonej, z masaży. Bardzo, ale to bardzo lubię. Kiedyś też wykonałam sobie akupunkturę twarzy i też gdzieś tutaj na moim kanale jest taki film. Ten efekt, chyba gdybym powtórzyła cały ten proces tej akupunktury i robiła go regularnie, to może bym była zadowolona z tego efektu. Natomiast to nie jest dla mnie. Ja jestem osobą, która lubi szybko widzieć efekty i lubię te efekty widzieć przez dłuższy czas. Więc ja osobiście absolutnie nie mam nic przeciwko medycynie estetycznej. Uważam, że jest to coś, co może się przydać każdemu. Jeśli czujecie taką potrzebę, jeśli chcecie coś poprawić w swojej skórze, jeśli Wam coś przeszkadza, to dlaczego nie? Po to mamy dostępne na rynku takie możliwości, to korzystajmy z nich, jeśli mamy pieniądze, jeśli mamy czas, jeśli się nie boimy, jeśli znajdziemy dobrych specjalistów, dlaczego nie? Natomiast ja jestem też taką osobą, która jest przeciwko przesadzaniu. I tak jak rozmawiałyśmy sobie tam na tym moim Instagramie o tym, że bardzo często właśnie ta medycyna estetyczna jest tym tematem kontrowersyjnym, bo bardzo często widzimy, że kobiety przesadzają z zabiegami i zaczynają się zmieniać lub też upodabniać do kogoś, albo też wszystkie zaczynamy wyglądać tak samo. I słuchajcie, ja jestem temu przeciwna. Oczywiście pokazuję Wam tutaj te zabiegi, opowiadam Wam o tej medycynie estetycznej. Chcę Wam pokazać też, obalić jakieś tam mity na ten temat. Natomiast mi też się to nie podoba, że kobiety przesadzają z zabiegami. Nie podobają mi się kacze dzioby, nie podobają mi się jakieś przegięcia z policzkami i całą resztą. To jest przesada. Im mniej,
tym lepiej. I to też ma odniesienie w medycynie estetycznej. Korzystajmy z niej z rozsądkiem i z głową. Tak samo korzystajmy z zabiegów w salonach kosmetycznych z rozsądkiem i głową. Natomiast połączenie tego wszystkiego, czyli medycyny estetycznej, zabiegów kosmetycznych i bardzo dobrze dobranej pielęgnacji, jest w stanie bardzo fajnie wpłynąć na nasz wygląd, na poprawę samopoczucia, na to, jak będziemy siebie postrzegać, czy usuniemy jakieś kompleksy, które mamy. Skoro idziemy do dentysty, bo mamy krzywe zęby i zakładamy aparat, to dlaczego na przykład nie możemy sobie poprawić nosa, który jest garbaty? I zrobić to przy pomocy medycyny estetycznej, niekoniecznie przy pomocy chirurgii plastycznej, jeśli jest taka możliwość. Dlatego mówię, korzystajmy z tego, co mamy na naszym rynku, z głową. I wtedy będzie ok, przesadzanie z kosmetykami, przesadzanie z zabiegami, przesadzanie z medycyną estetyczną to nie jest dobre, a tym bardziej nie jest zdrowe. No to teraz już wiecie, jak to wygląda u mnie, jeśli chodzi o zabiegi. Chyba opowiedziałam Wam o wszystkim. Jeśli oczywiście macie jakieś pytania, to piszcie pod tym filmem. Ale jestem bardzo ciekawa i mam nadzieję, że też wywiąże się fajna dyskusja w komentarzach, bo o to mniej więcej mi tutaj chodzi. Co Wy myślicie na temat medycyny estetycznej? Czy rzeczywiście jest ona nadal takim tematem kontrowersyjnym? Czy Wy poddajecie się zabiegom z medycyny kosmetycznej? Napiszcie. Jestem ciekawa, będę z przyjemnością czytać Wasze komentarze. Może też wymienimy się jakimś doświadczeniem w tych komentarzach. Widzowie, porozmawiajmy sobie na ten temat, jak to wygląda. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy film. Widzimy się w kolejnym filmie, w kolejnym odcinku, w kolejnej publikacji tutaj na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!